Religijność jest wpisana w nasze serce, w naszą duszę. Problem pojawia się wtedy, kiedy religijność przeważa w nas nad wiarą. Kiedy przywiązanie do sanktuariów, do świątyń, do tradycji, do rytuałów zaciera nam sprzed oczu wiarę i zaufanie do naszego Ojca, który jest w niebie. Z Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa, i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: jak wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można było go pojmać. Oto słowo Pańskie. Arcykapłanie i faryzeusze są steroryzowani myślą o tym, że jeżeli zostawią sprawy własnemu biegowi, to wszyscy uwierzą, że to Jezus jest Mesjaszem i potem Jezus stanie na czele powstania, które kiedy wybuchnie, to Rzymianie przyjdą i zniszczą świątynię. Rozwalą wszystko, co było dla nich najcenniejsze. Sanktuarium, tradycje, ofiary, kult. Są tym tak bardzo przerażeni, że mówią: lepiej, żeby tego człowieka zlikwidować. Ludzie religijni, właściwie to oni powinni rozpoznać w Jezusie Mesjasza, na którego oczekiwali tyle lat, tyle wieków. Ale dla nich ważniejszy jest kult, świątynia,
tradycje. Bo religia nie zawsze jest związana z wiarą. Religijność jest rzeczą naturalną. Wszyscy ludzie są religijni do tego stopnia, że właściwie to ateizm, tak biorąc rzecz statystycznie, w historii ludzkości zawiera się w granicach błędu statystycznego. Tak mało ateistów przez całą historię ludzkości się przewinęło, że właściwie jakby tak wszystkich razem podsumować, to gdzieś tam by się znajdowali poza warunkami brzegowymi. Bo Bóg nas stworzył jako ludzi religijnych. Religijność jest wpisana w nasze serce, w naszą duszę. Problem pojawia się wtedy, kiedy religijność przeważa w nas nad wiarą. Kiedy przywiązanie do sanktuariów, do świątyń, do tradycji, do rytuałów zaciera nam sprzed oczu wiarę i zaufanie do naszego Ojca, który jest w niebie. Pewnego dnia, kiedy Jezus spotka Samarytankę, ta zada mu poważne pytanie. Panie, powie, widzę, że jesteś prorokiem. No to wytłumacz mi jedną rzecz. My tu w Sychem mamy sanktuarium, które jest starsze od tego w Jerozolimie. My tutaj składamy ofiary Jahwe. A wy mówicie, że to w Jerozolimie jest ta właściwa świątynia, gdzie trzeba składać ofiary dla Jahwe. Co Jezus jej odpowiada? Mówi jej: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele nie będą oddawać czci Ojcu ani tu, ani w Jerozolimie. Bóg jest duchem, więc trzeba, żeby Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. I tak Jezus odpowiada Samarytance, mówiąc o tym, że wiara jest czymś o poziom wyżej niż religijność. Że prawdziwa wiara to cześć, którą Ojcu oddajemy w duchu i w prawdzie. Ale możemy to robić gdziekolwiek. Teraz mamy taki trudny czas, kiedy nawet nie możemy pójść do kościoła. Mamy siedzieć w domach i nie możemy nawet pójść na mszę świętą, przyjąć komunii świętej. Wielu z nas bardzo z tego powodu cierpi. Ale to słowo dziś nam przychodzi z pomocą. Mówi: najważniejsza jest ta więź, którą mamy z naszym Tatą w niebie, która jest więzią ducha i która jest więzią w duchu, w Jego duchu. I jeśli tą więź mamy, to nawet jeżeli uczestniczymy we mszy świętej transmitowanej przez YouTube'a i przystępujemy do komunii świętej duchowo, to niewiele tracimy. A może właśnie więcej. Bo może ten czas tej zarazy ma służyć oczyszczeniu naszej wiary z tego wszystkiego, co jej przeszkadza. Tak jak dla arcykapłanów i faryzeuszów, to przywiązanie do kultu, do świątyni, do rytuałów stało się przeszkodą, by uznać w Chrystusie Mesjasza. Tak może Pan chce dzisiaj, aby przez tą trudną sytuację oczyściła się nasza relacja do Niego. Dlatego, bracia i siostry, wykorzystajmy ten czas. Ten czas, kiedy Pan zaprasza nas
żebyśmy wobec niemożności pójścia na Eucharystię, przeżywania misterium paschalnego, żebyśmy pozostali związani w nim w duchu i w prawdzie. Bo takich to czcicieli chce mieć Ojciec i takich to czcicieli szuka Ojciec.